starożytne miasto w Pakistanie. Przykładowo, bo oczywiście nie ma na to dowodów, że tam wybuchła w starożytności bomba atomowa. I to nie było tam śladów pochówku, nie było tam nawet próby pochowania tych zmarłych. Wielokrotnie już się zdarzyło, że jakieś fakty naukowe były fałszowane. W ogóle o wojnach atomowych w starożytności. Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Ja jestem Marcin Szymański, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Dlatego, że rozmawiamy tutaj o wszystkim właśnie bez ściemy. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i na tym vlogu pokazuję Wam życie w Wielkiej Brytanii z mojej perspektywy. Zabieram Was w podróże ze mną po całym świecie. No, nie dosłownie, tylko po prostu zabieram kamerę w podróże i staram się Wam pokazywać najciekawsze miejsca na świecie. A także rozmawiam tutaj na tematy, ja to nazwałem okołonaukowe, dotyczące, powiedzmy, poszukiwania prawdy, odkrywania czegoś, co jest jakby niby niecelowo ukryte przed nami. A te tematy dotyczą często archeologii, kosmosu, cywilizacji pozaziemskich, ale także mniej, bardziej przyziemne, ale to zobaczycie. I w ogóle to jest eksperymentalny odcinek, ponieważ po raz pierwszy będę mówił na takie tematy i chciałbym, żebyście dali znać w komentarzach, czy Wam się podoba to, czy po prostu nie zawracać sobie głowy i nie nagrywać. No i ja, to jest moja pasja, to o czym teraz będę mówić, więc chciałem się po prostu tą pasją z Wami podzielić i po prostu, moi drodzy, przybliżyć Wam te tematy takie naukowe, archeologiczne, z dziedzin fizyki, z dziedzin kosmologii, w sposób właśnie taki bardzo przystępny, bo ja zauważyłem, że jest tyle rzeczy na świecie, o których większość ludzi powinno wiedzieć lub większość ludzi powinno sobie te rzeczy analizować, zastanawiać się nad tymi rzeczami, a nie robimy tego, być może dlatego, że nie interesuje nas, powiedzmy, taki stricte naukowy bełkot i po prostu, nie wiem, nie zachęcają nas takie filmy. No i ja tak samo miałem na początku, jak tam ileś lat temu zacząłem się interesować takimi tematami, to niezbyt do mnie przemawiały takie stricte naukowe filmy. Wolałem, jak ktoś mi przetłumaczy tak na chłopski rozum, prostym językiem. Dlatego uważam, że w ten sposób też właśnie chciałbym Wam przekazać, oczywiście szanując Wasz intelekt jak najbardziej. Ale ta seria filmów też powstaje też dlatego, ponieważ na co dzień zajmujemy się tak naprawdę mniej lub bardziej znaczącymi rzeczami. Zaprowadzamy dzieci do szkoły, gotujemy obiady, pracujemy, prowadzimy biznesy, oglądamy seriale na Netflixie, ale jest naprawdę tyle rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, nad którymi powinniśmy się zastanawiać, a takim dziwnym zbiegiem okoliczności te rzeczy są jakby przed nami ukrywane lub zamiatane pod dywan. A w szkołach tak naprawdę nie do końca nam mówią to, co powinni nam powiedzieć, lub w ogóle nie mówią nam o tych rzeczach, które są faktem, były faktem i powinniśmy o tym wiedzieć. Moi drodzy, żeby nie zamieszać za bardzo, to chciałem Wam powiedzieć, że wiem, że będzie to kontrowersyjne, co teraz powiem, ale w szkole tak naprawdę nie dowiemy się do końca prawdy lub nawet w ogóle nie dowiemy się prawdy. A prawdę możemy na różne tematy poszukiwać właśnie poprzez zgłębianie swojej wiedzy, pogłębianie swojej wiedzy, poprzez dostęp do literatury naukowej, publikacji naukowych lub po prostu analizowaniu, zastanawianiu się nad czymś. Dobrze, nie będę Was już zanudzać i przechodzę do pierwszego tematu. Opowiem o czymś i po prostu będziecie wiedzieli, co tak naprawdę miałem na myśli. Chciałbym Wam opowiedzieć o starożytnym miejscu w Pakistanie, które jest zwane Mohenjo-Daro. Dla osób, które interesują się tą tematyką, to pewnie wiedzą, o czym będę chciał powiedzieć. I dla tych osób też chciałem powiedzieć, że ja nie mówię tutaj bardzo profesjonalnie. Staram się nie posługiwać naukowym językiem i nie mówię tu w sposób bardzo jakiś profesjonalny. Nie występuję tu w roli eksperta. Występuję tu w roli przeciętnego obywatela, szarego obywatela, przeciętnego Kowalskiego, który zgłębił tam trochę swoją wiedzę poprzez publikacje naukowe, jakieś książki i ewentualnie nawet odwiedzanie tych miejsc. Więc i teraz po prostu ja analizuję to samodzielnie, staram się wyciągnąć jakieś konkretne wnioski z tego.
A więc, moi drodzy, Mohenjo-Daro, czyli to starożytne miasto w Pakistanie, tak naprawdę nie nazywało się Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, temu miejscu nadano tytuł, to jest stanowisko archeologiczne, które nazywa się Mohenjo-Daro, a to miasto inaczej się nazywało i powiem Wam, że bodajże to miasto nazywało się Uruk, o ile dobrze pamiętam, tak. W starożytności nazywało się Uruk. Jest to miasto, w którym są ślady, no mówiąc w cudzysłowie, wojny atomowej. I teraz nie jest to teoria spiskowa, tylko możecie sobie to wygooglować. Są to rzeczy potwierdzone w tym miejscu, czyli w tym Mohenjo-Daro. Jest tam, występuje tam ogromne promieniowanie. Promieniowanie, które pochodzi właśnie z rozszczepienia atomów. Promieniowanie, które, no, które wynika z, właśnie tak jak mówiłem, z wybuchu przykładowo bomby atomowej. Przykładowo, bo oczywiście nie ma na to dowodów, że tam wybuchła w starożytności bomba atomowa. I tu właśnie warto sobie zadać pytanie. Mówię o starożytnym mieście sprzed kilku tysięcy lat. To miasto znajduje się w tak zwanej cywilizacji. To miasto należy do tak zwanych cywilizacji Doliny Indusu, tak? Bo generalnie mówiąc o starożytności, mamy często na myśli starożytny Egipt czy starożytnych Sumerów, ale tak naprawdę cywilizacje Doliny Indusu były jeszcze starsze i między innymi właśnie dlatego powstaje ten film, żeby Wam o tym powiedzieć. Moi drodzy, kiedy archeologowie znaleźli, odkopali to miasto, bodajże było to w 1922 roku, przez bodajże angielskiego archeologa o nazwisku, którego nie pamiętam, tak, ale w 1922 roku odkopano to miasto, to od razu, no, od razu wielkie zdziwienie ogarnęło naukowców, archeologów, ludzi, którzy tam po prostu odkopywali to miasto, a mianowicie to miasto było, nie było tam, były tam szkielety ludzkie porozrzucane mniej więcej po różnych ulicach. O ile się nie mylę, to znaleziono w sumie takich 37 szkieletów i to, co najbardziej jest dziwne w tym, to nie było tam śladów pochówku, nie było tam nawet próby pochowania tych zmarłych, czyli już w tym momencie można było sobie wyobrazić, że ci ludzie musieli nagle umrzeć. I to nie było, że to była jedna osoba, dwie osoby, tylko to było co najmniej 37 szkieletów, a później chyba jeszcze kolejne dziesiątki odnajdywano w innych miejscach. Więc jeżeli kilkadziesiąt osób umiera nagle, czy tam kilkaset osób umiera nagle, nie ma śladów pochówków i widać po ułożeniu tych szkieletów, że te osoby umarły nagle, że te osoby były w pośpiechu i podczas właśnie tego śpieszenia się, czy tam uciekania, zostały jakoś zgładzone. Widać tam na przykład szkielety matek ściskających swoje dzieci, czy szkielety trzymające się za ręce. A więc ludzie, którzy umierają, ściskając się za ręce lub przytulając się do siebie, to są to ludzie, którzy no, najprawdopodobniej wiedzą, że za chwilę zginą i po prostu wykonują ten ostatni gest emocjonalny, żegnają się ze swoimi najbliższymi. Czyli skoro oni wiedzieli, że za chwilę zginą śmiercią nagłą, to coś naprawdę musiało się wydarzyć niesamowitego, co spowodowało, że zginęli tak nagle. No i teraz jest, no i to, ale to nie jest, to wszystko nie jest jeszcze takie mega. To, co jest najważniejsze w tym, to te szkielety noszą ślady ogromnego promieniowania. Są bardzo napromieniowane i to ten poziom napromieniowania jest porównywalny do tego, jaki jest w Hiroshimie i Nagasaki. Wszyscy wiemy, co się stało w Hiroshimie i Nagasaki w 1945 roku. Została tam zrzucona bomba atomowa. Jedna się nazywała tą bomba Little Boy chyba, a druga Fat John, coś takiego. No nieważne. W każdym razie napromieniowane szkielety w Hiroshimie i Nagasaki, to wiadomo, nie ma wątpliwości, wybuchła tam bomba, są. I w tym Mohenjo-Daro, czyli w tym starożytnym mieście, szkielety również są bardzo napromieniowane. I tutaj są różne teorie. Oczywiście te teorie zbyt odważne
a z takich odważnych teorii jest to, że jakoby tam w starożytności wybuchła bomba atomowa, są od razu wyśmiewane i zamiatane pod dywan. Te teorie nawet nie są brane pod rozwagę przez tak zwanych mainstreamowych naukowców. Nawet nie są brane pod uwagę, ponieważ mainstreamowi naukowcy uważają, wtedy ludzkość nie mogła być tak rozwinięta i tyle, więc skończmy gadkę na ten temat. Więc nie jest to nawet rozważane. Moim zdaniem jest to daleko idąca ignorancja. Natomiast oficjalne teorie próbują mówić o jakimś naturalnym reaktorze jądrowym, który się gdzieś tam wytworzył i po prostu dał upust swojej energii i wybuch. Naturalny reaktor jądrowy. Wiem, że takie naturalne reaktory jądrowe ponoć się tworzą, tak? Są miejsca na Ziemi, gdzie takie naturalne reaktory jądrowe można znaleźć. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest po prostu tylko taka próba tłumaczenia, ale ponoć są takie miejsca. Moi drodzy, nie ma tam oczywiście też śladów wybuchów wulkanu, bo to miejsce w Mohenjo-Daro, jak zostało odkryte, to można było jakby porównywać do starożytnych Pompejów. Tylko wiemy dobrze, że w Pompejach była erupcja wulkanu. Wulkan również zaskoczył ludzi i po prostu lawa pogrzebała żywcem tych ludzi. W Mohenjo-Daro nie ma ślad erupcji wulkanu, nie ma tam zastygłej lawy i w pobliżu nawet nie ma żadnego wulkanu, który mógłby spowodować taką katastrofę. To, co jeszcze nadaje smaczku Mohenjo-Daro, to jest fakt, że znaleziono tam stopioną ceramikę i stopiony piasek, zeszklony piasek. Tu udało mi się sprawdzić informację, że aby ceramika się stopiła i aby piasek się stopił, to muszą zaistnieć bardzo wysokie temperatury, ekstremalne temperatury. Nie wiem w jakiej skali, ale to jest na pewno 1000 stopni albo nawet więcej. No sami rozumiecie, zeszklenie się piasku i stopienie się ceramiki, no muszą działać bardzo wysokie temperatury, więc co tam się wydarzyło, że zadziałały tak ogromne temperatury, tak wysokie temperatury, co tam się wydarzyło, że właśnie został ten, no że były te wysokie temperatury, aż zeszklił się piasek, aż stopiła się ceramika i bardzo mocno zostały napromieniowane szkielety. Co się wydarzyło, to możemy sobie tylko gdybać. Uważam, że być może nigdy się nie dowiemy prawdy. Natomiast uważam, że nie należy odrzucać teorii, że mogła tam po prostu wybuchnąć wojna, bomba atomowa. To, że mówimy o starożytności, to, że mówimy o cywilizacji sprzed kilku tysięcy lat, to moi drodzy, nie musimy jakby od razu ślepo w to wierzyć, że kilka tysięcy lat temu cywilizacje były tak prymitywne, jak próbują nam to wcisnąć. Być może nauka ukrywa przed nami fakt, iż kiedyś już na Ziemi istniały zaawansowane cywilizacje, później te cywilizacje upadły i teraz się odnawiają i jest taki po prostu cykl upaści cywilizacji, odnawiania, upaści, odnawiania. Ja tu oczywiście, moi drodzy, nie próbuję powiedzieć, że nauka mówi nam nieprawdę, że wciska nam kity i nie dowiadujemy się prawdy, ale wielokrotnie już się zdarzyło, że jakieś fakty naukowe były fałszowane, pomijane lub zamiatane pod dywan dla różnych tam celów. Nie chcę się po prostu wypowiadać na ten temat, dla jakich celów to było robione i dlaczego to było w ogóle robione, ale oczywiście można by wymieniać mnóstwo powodów i można się oczywiście domyślać, dlaczego tak jest. Także ja uważam osobiście, że jak najbardziej powinno brać się teorie o wybuchu bomby atomowej, w ogóle o wojnach atomowych w starożytności, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, moim zdaniem, aby cywilizacje takie, jakie teraz mamy, albo nawet bardziej rozwinięte, istniały kiedyś w dalekiej przeszłości. Później one upadały, odnawiały się, upadały, odnawiały się. Tak jak wspomniałem, taki cykl. Nawet, no moi drodzy, no, to, że nie uczą nas tego w szkołach i to, że oficjalnie nam nie piszą o tym w książkach, to nie znaczy, że to nie mogło się kiedyś wydarzyć, to, o czym mówię. W każdym razie zostawiam wam pod rozwagę, pod rozkminkę ten film. Mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach swoimi opiniami
i mam nadzieję, że podoba Wam się ten format, kiedy daję Wam tu od czasu do czasu jakieś przebitki, to o czym mówię. A te przebitki daję dlatego, żeby powiedzieć, że jestem prawdomówny, że to, o czym opowiadam, to mam jakieś tam pojęcie na ten temat i że to faktycznie istnieje. Tak samo macie linki do różnych artykułów. Jak chcecie, że tak powiem, rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat, to daję Wam w opisie linki do różnych artykułów, ewentualnie do różnych filmów. Jeżeli podoba Wam się, że tak powiem, ta seria filmów, to będzie ona się pojawiała w niedzielę najprawdopodobniej. Na 99% w każdą niedzielę będzie jakiś odcinek na ten temat. Jeśli uznacie, że nie chcecie tego na tym kanale, to dajcie mi też znać. Jeśli uznacie, że chcecie częściej, to będzie częściej. I tak jak mówię, ja nie jestem naukowcem, nie jestem specem, nie chcę jakby powielać tych kanałów naukowych, które mówią w sposób bardziej profesjonalny na ten temat. Ja tu chcę mówić po prostu prostym językiem, tak jak ja się o tym dowiedziałem, tak Wam chcę też przekazać i ewentualnie Was zachęcić, bo tak jak mówiłem, warto się oderwać czasem od codziennych obowiązków i o czymś się dowiedzieć. Trzymajcie się serdecznie. Ja jestem Marcin, a Wy jesteście na kanale Bez Ściemy. Zapraszam Was na następny odcinek. Tutaj są praktycznie dzienne vlogi. Tak jak mówiłem, te tematy, o których teraz mówiłem, będą prawdopodobnie w niedzielę, a w inne dni po prostu będą daily vlogi opowiadające o Szkocji. Czy po prostu będziecie widzieć tam vlogi z podróży też. Trzymajcie się, hej, do zobaczenia.